Dzień dobry! Słuchajcie, od pewnego czasu zastanawiałem się, czemu w innych krajach masa rzeczy jest lepsza. Począwszy od smaku coli, skończywszy na zielonym trawniku. Dzięki temu odcinkowi poznacie, czemu jestem takim cholernym patriotą. Żyjemy chyba w takich czasach, w których polityka chciałaby nas wszystkich zgnieść i wywalić z kraju. Czysto hipotetyczna sytuacja. Wychodzisz z domu, ku twoim oczom jest piękna, zgniła zieleń. Nie oszukujmy się, trawniki w Polsce, które mamy, w większości przynajmniej takie, które ja spotykam na co dzień, są zgniłozielone. Całkowicie odchodząc od tematu tego, że w Polsce mamy strasznie, a za granicą jest tak pięknie, beautiful i tak dalej, opowiem wam małą, krótką historię. Uprasza się widzów o zachowanie spokoju, bo ta historia jest naprawdę bez sensu. W ogóle to jestem uczulony na banany i jak zjem banana, to mam coś takiego, jakby mi po brzuchu takie małe krasnale skakały i chciał jak najszybciej ten brzuch rozerwać. Mniej więcej takie uczucie, jak jest się w ciąży. Nie to, że wiem, jak to jest być w ciąży. Ogólnie rzecz biorąc, któregoś tam razu kupiłem sobie w Polsce banana. Kupiłem sobie tego banana i w brzuchu miałem krasnale. Pomyślałem sobie, tam pewnie jakaś zła seria. Parę dni później kupiłem sobie znowu banana, a w brzuchu krasnale. Pojechałem na wakacje do Francji. Sobie myślę tak, w Polsce mamy jakieś straszne tam naprawdę eksporty gdzieś z jakiegoś kraju chyba Afryki, że z któregoś tam miejsca, gdzie po prostu kraj nasz jest tak zły, że eksportujemy już najgorsze banany. I kupiłem sobie banana, zjadłem banana, znowu krasnale. Ogólnie rzecz biorąc, to nie jestem uczulony na chipsy bananowe. Chipsy bananowe, które są tak pyszne, że po prostu po zjedzeniu całej paczki zobaczyłem, ile to ma kalorii. Dobra, tym miłym akcentem wielkiego narzekadła na Polskę i w ogóle i tak dalej, kończymy tego vloga, także widzimy się za 40 łapek w górę. Trzymajcie się i się nie puszczajcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie. Hon.